Zobacz, jaka kozacka. Jakie kozackie! Peryl Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj omawiamy sobie nowy sezon. Tutaj na start wyskakuje nam informacja i oczywiście odbieramy nagrody. Odbieramy nagrody za rangę w sezonie poprzednim. Zaraz sobie zrobimy też porównanie z nagrodami ze sezonu pierwszego, ponieważ były bardzo bliskie. Oczywiście udało mi się wbić czy to SSL-a na, no w sumie na wszystkich podstawowych trybach oraz na Rumble. Na innych trybach dodatkowych nie cisnąłem. Tutaj jeszcze, jakbyście się zastanawiali, dlaczego niektórzy dostają darmowe przedmioty, teoretycznie darmowe, w tym ja. Otóż to po prostu jest za niewydane tokeny na turniejach, w zależności od tego, ile mieliśmy skrzynek, tyle nagród. No i co? Pora przetestować nagrody na aucie. Chociaż może na samym początku wspomnę o tym, jak wygląda ta mapa, jak wygląda menu, a wygląda ono na pewno ciekawie. Teraz motywem przewodnim jest chyba, nie wiem, czy konkretnie Meksyk, czy co, jakieś rodeo, ale widzicie, jak to się fajnie prezentuje. No taki klimacik, którego brakowało w Rokecie. Mi się podoba. No i dobra, może na samym początku zaczniemy od nagród za sezon trzeci. Oczywiście to malowanie możemy używać na jakim aucie chcemy, ja sobie zobaczę na Fenku. Srebrny wygląda dosyć ciekawie. Nie wiem, czy ten taki brązowy połysk, tak, ten brązowy połysk jest chyba tylko i wyłącznie w menu. Prawdę mówiąc, trochę gorzej to wygląda, niż się spodziewałem. Tam na tej takiej grafice, co była wcześniej przedstawiona, wydawało mi się, że to będzie ładniejsze. A tutaj przynajmniej w menu, no tak średnio bym powiedział. Może to też kwestia ustawień przeróżnych. Wielki Mistrz wygląda chyba do tej pory najlepiej. Naddźwiękowa Legenda wygląda, o, właśnie tak. Porównajmy to sobie z nagrodami może za sezon pierwszy. Dobra, teraz dla przypomnienia przejadę przez nagrody za sezon pierwszy. No jak widzimy, takie bardziej moim zdaniem wyraziste kolory to są. Takie bardziej jednolite. No i chyba to wyglądało lepiej, nie oszukując się. Chyba to wyglądało lepiej ostatecznie niż w sezonie trzecim. Ale wiadomo, jest to kwestia gustu. Na pewno za Grand Championa jest w miarę ładne malowanie. Za Super Sonica jest takie... Liczyłem, że będzie ładniejsze, że będzie mi się bardziej podobała. Zobaczmy jeszcze zresztą na Octane'ie. No tutaj tak prawdę mówiąc, chyba to minimalnie lepiej wypada. Bardziej pasuje to malowanie do Octane'a. No nie, no tutaj nie wygląda już tak źle. Jeszcze zobaczę ustawienie graficzne, bo może to ma też na coś wpływ. No nie, teraz dałem maksymalne ustawienie graficzne. Może minimalnie lepiej to wygląda, ale dalej jakoś mnie nie przekonuje, przynajmniej tutaj w menu. Albo zresztą, nie no, niebieski i czerwony moim zdaniem topowe są najładniejsze. No i dobra, drugi w kolejce naszych rzeczy, co dzisiaj sprawdzam, jest karnet. Oczywiście zapraszam tutaj, zapraszam przede wszystkim do wejścia do sklepu z przedmiotami. Nie wiem, czy to się zalicza, ale zawsze warto to mieć zrobione. Czyli po prostu tutaj w prawym górnym rogu macie coś takiego jak zmień wsparcie, albo po prostu wesprzyj. Możecie wpisać jakiegokolwiek twórcę tutaj chcecie. Ważne, żeby to było wprowadzone, bo jest to tak naprawdę darmowe wsparcie, zawsze coś do tego twórcy trafi. Nie musi to być ja oczywiście tutaj przedstawiam wam mój kod, ale może to być ktokolwiek inny, ważne, żeby kogoś tutaj wprowadzić. No. I teraz zakupujemy konto premium. Tego czegoś nie polecam, bo 12 poziomów się naprawdę błyskawicznie wbija. Zakupuję podstawowy Rocket Pass Premium. Na start dostajemy to nowe auto, które pewnie będzie testowane w najbliższych odcinkach. Wygląda na całkiem grywalne, na taki hitbox Octane'a oraz na przede wszystkim bardzo podobne auto do Twinzera, chyba tak się to nazywało. No i dobra, przeglądamy na pełnej. Na start taki oto bardzo fajny kowbojski banner. Tutaj tytuł nieprzetłumaczony na polski. Ognisty łańcuch spod opon. Mówił po prostu, które rzeczy mi się będą podobały. Malowanie to takie bez szału. Beczki, opony też mi się nie podobają. Kolejny tytuł, bandyta. Taki oto malunek na auto, to jest... Generalnie od razu powiem, że to takie przedmioty z dołu to są za frikę do pozyskania. Nie trzeba kupować karnetu premium, a te na górze, jeżeli zdecydujecie się zakupić ten karnet za 1000 kredytów. No, jakie dziadostwo na daszek, 100 kredytów. A i od razu wspomnę, że jeżeli wbijecie bodajże 110 poziom karnetu, to wam się kredyty zawsze zwracają. Możecie uzyskać maksymalnie 1000 kredytów z karnetu, plus wiadomo wszystkie przedmioty. Przedmiotami powyżej 70 poziomu możecie się również wymieniać z innymi graczami, więc to zawsze fajnie może wyjść na plus, jeżeli sporo gracie. A tu mamy takie opony, które wyglądają ciekawie, ale jakoś nie super ciekawie. Malowanie do chyba jednego z mniej używanych samochodów, malowanie do tego czegoś. Ognisko na dachu jest akurat chyba jednym z ciekawszych przedmiotów do tej pory.
O, dobra, chyba to słyszeliście, ale dźwięk silnika tak jakby bieg konia? No także to było takie średnie, tutaj znowu średnie malowanie. Kaktus na dachu, śmieszne, jeszcze takie oczka migające. A, jeszcze tytuł szeryfa, to może dla niektórych też być coś fajnego. Boost raczej mocno średni. Opony, ciekawe, fajne, fajne. Podobają mi się takie kamienne opony. Wiadomo, że nie będę ich raczej używał, ale jako tako są ciekawe. Sznurówki, nie za ładne na pierwszy rzut oka. Taki oto skorpion chyba, czy coś takiego też mi się nie podoba. Arbus do Roadhoga, Car Cowboy tutaj. Ciekawe, czy w ogóle te tytuły będą wkrótce przetłumaczone, bo ja mam język gry ustawiony na polski, a mimo to te tytuły są na razie po angielsku, chyba że to zostanie jeszcze zmienione. Generalnie nazwy przedmiotów są po angielsku na ten moment, tak w większości. Ciekawe opony. One wiadomo, że to są chyba domyślnie drewniane, ale jak będą malowane na jakiś czarny czy biały, to mogą wyglądać bardzo ciekawie. Zresztą już te wyglądają fajnie. I tutaj opramówka, która mi się bardzo podoba. Chyba ją będę zresztą używał. Zobaczcie, jaka kozacka. To coś bez szału, to coś też, jeżeli ktoś może używa. Nie wygląda źle, ale mało kto używa tego auta. Kolejny fajny kowbojski tutaj smaczek, tytuł, opony, które wyglądają dosyć ciekawie. Generalnie w tym sezonie jakieś takie, myślę, że ciekawsze są przedmioty niż w poprzednich, jeżeli chodzi przynajmniej o, no generalnie o wszystko. Żelazny koń. Dźwięki do silnika to są takie nieużyteczne, chyba że ktoś sobie lubi trollować. Malowanie do tego auta. Ślad spod opon, który wygląda śmiesznie, że jest tylko z jednej strony. W sumie to może być ciekawe. Fajne, nie było jeszcze takiego, że z jednej strony jest tylko ślad. Znowu kredyty. Taki oto ruchomy schemat. Nie będzie raczej zbyt popularny. Oj, kolejny kozacki ten! Nie no, naprawdę, to jest kolejna wódka do awatara, która może być bardzo popularna. Mi się mega podoba, no kurde, no zobaczcie jaka kozacka. Te obwódki to jest chyba największe MVP tego, co się tutaj dzieje. Naprawdę są genialne. Dobra, tutaj kolejny tytuł. Koła dynamity. Mi się tak średnio podobają, ale ktoś może używać. Kolejne dźwięki konia, tym razem stalowego. Dziwnie to brzmi, w sensie to już nie brzmi zupełnie jak koń. O, i to jest ciekawszy baner, taki zachód słońca. No gituwa, gituwa. To tego nie będę chyba komentował, bo to nawet jakoś źle w tekstury wchodzi. Zobaczcie, jak mi się to przez zderzak przechodzi tylny. Nie podoba mi się. Takie malowanie auta kamieniołom na pierwszy rzut oka wygląda w sumie ciekawie. Nie będę tego krytykował, bo wygląda ciekawie, aczkolwiek nie wygląda to jak coś, co będzie dużo ludzi używało. Kolejne średnie malowanie do tego auta. Te opony mi się już trochę mniej podobają. I kolejne malowanie do tego auta, które mi się tak w sumie średnio podoba. Chociaż to jest chyba najlepsze i tak. Jakie ciekawe koła. Zobaczcie, jakie kozackie. Nie, no te są akurat super. Takich kół jeszcze nie było. Takie chudzinki. Nie, no to jest super. Te koła myślę, że mogą być popularne. Te koła malowane mogą być naprawdę kozackie, bo są bardzo unikatowe. Nie ma drugich nawet podobnych. Nie, no naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym karnetem. Kolejny tytuł. Tutaj kolejne koła, które wyglądają, no są takie mega podstawowe. Nie wyglądają źle, ale nie będę ich używał. A tutaj co się stało? Czemu to auto jest domyślnie praktycznie całe czarne? Ej, jaki koks! Stało to malowanie już nabiera sensu, ale chyba to niedługo zmierza do tego, że jako podstawowy kolor będzie można wybierać cokolwiek, bo jak widzimy tutaj już naprawdę przewaga czarnego jest zdecydowana. Chmura kurzu spod opon, też bardzo fajna rzecz. Nie no, kozackie to jest. To takie dziwne koła, które w sumie wyglądają ciekawie. Fajnie, że jest generalnie dużo kół w tym karnecie. A w ogóle, co ja gadam, tych nie będzie malowanych i one są w darmowej części, to jest już w ogóle kozak, każdy będzie mógł sobie za friko zagranie w gierkę je zdobyć. Hydrofobia, wygląda to chyba trochę ciekawiej niż poprzednie malowania, ale też raczej mało kto będzie tego używał. Znoszone jeansy jako materiał samochodu, wygląda to ciekawie w sumie, ale raczej też nie będzie popularne, chociaż coś to w sobie ma, nie wiem dlaczego, ale mi się to podoba. O, i tutaj teraz jeszcze tytuł Wanted, także pasuje do tamtego awataru. Oponki wyglądają. No ja takich nie lubię. Kredyty, malowanie snakeskin, czyli skóra węża do Outlawa, też mi się średnio podoba. Ten boost wygląda beznadziejnie i brzmi beznadziejnie. To malowanie też wygląda dosyć słabo. Te opony mają potencjał, ale coś mi nie pasuje. Może jak będą całe czarne, to będą trochę lepsze. Te aktualnie mi się nie podobają. Ogniste błyskawice. Wygląda to ciekawie w sumie. Bardzo ciekawe to jest. Nie powiem, czy mi się podoba, czy nie, ale jeżeli już teraz to ma tyle kolorów na sobie, to pewnie będzie to fajne do kustomizacji. I co? Jakie kozackie! Nowy najlepszy wybuch chyba! Nie no, zobaczcie to!
Ja nie, no to jest, to będzie hit. Ja już widzę, jak każdy będzie tego używał. Przecież to jest, nie no, niesamowite. To jest kozackie. Nie powiecie, że to nie jest fajne. To jest coś, co będzie na pewno popularne. Ja już tego bym chciał użyć. Za to te opony mi się totalnie nie podobają. O, tutaj ulepszona wersja auta, co wygląda w sumie chyba, nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do jakiegoś Mad Maxa, czy jakiejś innej gry tego typu, ale wygląda no nie jak coś, co ludzie będą używali, ale w miarę grywalna alternatywa dla Octane'a, jeżeli komuś się znudziło Octane. I czyżby w tym sezonie nie dało się iść od razu na poziomy powyżej 70, bo tak mi się wydaje, no? Nie mogę pójść dalej, nie wiem, czy tak samo będzie, jeżeli będziemy już awansowywali, ale możliwe, że w tym sezonie już nie będziemy wiedzieli do przodu, jakie przedmioty dostaniemy i będzie z powrotem ta niespodzianka, co jest mega fajne moim zdaniem, że do końca nie wiemy, co dostaniemy, możemy dostać biały przedmiot jednego typu. Wcześniej oczywiście to też było teoretycznie losowane dla każdego gracza, ale jak widzieliśmy to z góry, to nie sprawiało to tyle radości. No i dobra, od teraz też na turniejach będzie można zobaczyć swoją rangę. Ja aktualnie mam napis bez rangi, bo jeszcze oczywiście nic nie grałem, ale przed zagraniem turnieju będzie można jasno zobaczyć, na jakim poziomie gramy. Nie będzie trzeba wchodzić na RL Trackery i inne takie strony. Mamy podpisane, że to są turnieje 3x3, tu są turnieje 2x2, generalnie one będą tutaj dominowały i jest chyba jeden dziennie turniej z trybu towarzyskiego. Tym razem jest to rozruba, czyli Rumble. Czytałem, że te tryby dodatkowe nie będą wpływały na waszą rangę na turniejach, aczkolwiek nie wiem, czy będzie można na przykład na nich dostać titla za zwycięstwo turnieju. To się wszystko jeszcze okaże. No i generalnie z tego co wiem, to ranga na turniejach 3x3, 2x2 i wszystkich innych jest identyczna. Jedynie te takie tryby dodatkowe jak towarzyskie Rumble nie powoduje, że albo rośniecie, albo spadacie z rangi. Więc już pewnie będzie jaśniejsze to, kiedy się odblokuje jakie skrzynki. Ja aktualnie też mam wszystkie zablokowane, ale pewnie jak zagram pierwszy turniej, to odblokuję wszystkie, bo tam miałem wysoką rangę. Jest też zmieniona tutaj ikonka zasubskrybowanych oraz utworzonych turniejów. Jak widzimy, wygląda to teraz tak, czyli zdecydowanie schludniej. Fajniej się przechodzi przez te zakładki, co jest chyba gites. No i dobra, nowa mapa. Znalazłem w meczu towarzyskim, ją nazywa się Dead Eye Canyon. Zobaczmy, jak będzie się prezentowała w grze. Pierwsze wrażenie jest giga jasna. Jedna z jaśniejszych mapek, jakie widziałem. Naprawdę jest niesamowicie jasna. Czy jest to plus, czy jest to minus, nie wiem. Ja generalnie chyba ogół graczy woli trochę ciemniejsze mapki, ale nie jest jakaś turbo zła. No trochę, jeżeli odpali wam się ta mapka, jeżeli gracie po ciemku, może z lekkim flashbankiem zalecieć, ale wygląda ładnie. Sobie tutaj pojadę. Wszystko się fajnie prezentuje. Jesteśmy na takiej pustyni, w takim oto kanionie właśnie. Tutaj są skałki. Tam jest piłka pomiędzy tymi skałami, to też warto zauważyć. No i tyle, nic specjalnego. Od razu sobie sprawdziłem, jak wygląda to auto zrobione na czarny mat w Bugs modzie i wygląda całkiem przyzwoicie. O, fajnie wygląda bardzo jego boost. Oczywiście test tego samochodu będzie na kanale na dniach. Tutaj tylko taki zwiastun, jak się prezentuje w grze. No i pierwsze wrażenie jest naprawdę okej. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jest okej. No ale dobra, już nie będę przedłużał, przejdźmy do kolejnej sekcji odcinka. No i dobra, pora też omówić dodatkowe zmiany oraz informacje, których nie wspomniałem w grze. Będzie też dla streamerów coś takiego jak Streamer Safe Music Feature. Tutaj chyba jedna z większych zmian. Otóż od sezonu 4, jeżeli mamy dwie osoby w party i chcemy zagrać się rankedy 3x3, będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy różnica między rangami będzie mniejsza niż 3. Czyli na przykład Diament 1 zagra z Diamentem 3, czy to nawet Championem 1, ale na przykład Platyna 3 nie zagra z Championem 1. Fajna zmiana, nie wiem, czy to bardziej przeciwko próbowaniu boostowania. Wydaje mi się, że to jest bardziej zmiana przeciwko temu, że jeden znajomy ma czempiona, drugi ma brąza. Stwierdzam sobie, że zagrają razem trójki, ponieważ może się uda wygrać, ale wiadomo, potem niektórzy grają w pojedynkę, chcą sobie zagrać normalny mecz i mają takiego brąza w teamie. Z góry praktycznie przegrana, więc moim zdaniem bardzo fajna zmiana. Jeżeli chodzi o dwójki, to tam może być dowolna różnica rank, bo po prostu taka zasada jak w CS-ie. Też tam jest chyba skrzydłowy, gdzie każdy może grać z każdym, a na piątkach albo pełne party, albo zbliżone rangi. Dodatkowo też taką zmianą, która no mnie za bardzo nie dotyczy, bo nie gram casuali, ale wiele osób może to albo ucieszyć, albo zmartwić, jest to, że teraz na casualach będzie system banów, nie będzie można bezkarnie dołączać i wychodzić z meczów, będzie tak samo jak na rankedzie możliwość poddania się. Jeżeli każdy gracz z danego teamu zagłosuje za poddaniem się, to można wtedy wyjść bezkarnie, a jeżeli ktoś zdecyduje się wyjść tak po prostu, to będzie dostawał stosunkowo coraz dłuższe bany.
Tutaj macie wypisane, że na przykład pierwsze wyjście nie dostaniecie żadnej kary, za drugie 5 minut, za trzecie 10 minut i tak dalej. I po 12 godzinach wasz taki jakby poziom kar za wychodzenie zmniejsza się o 1. Może jest to dobra zmiana, ciekawe. W sensie nie jestem w stanie tego ocenić, bo nie gram casual, nie wiem co tam jest potrzebne. O, i tutaj bardzo fajna zmiana, jeżeli chodzi o wymiany. Otóż jest to zmiana, która ma zapobiec prawdopodobnie po prostu skamowaniu. W trakcie wymiany cały czas będą widoczne wszystkie przedmioty, to jaki mają kolor, malowanie, specjalną edycję. Jeżeli ten ekran takiego już potwierdzenia się wyświetli, to nie można dokonywać żadnych zmian, więc nie będzie już takiego skamowania na ostatnią chwilę. Więc naprawdę super zmiana. No i 5 sekund odliczania do momentu, aż ten przycisk zgody będzie mógł być użyty. Tutaj ciekawa zmiana, taka moim zdaniem negatywna, która chce trochę zatuszować to, że trochę graczy odchodzi z Rocketa. Liczba graczy online nie będzie teraz przedstawiana, będzie zamiast na przykład liczby milion aktywnych użytkowników napis amazing. Nie wiem, czy to będzie tłumaczone w Rockecie na język polski, ale tak macie w oryginale. Pewnie to jest przeciwko temu, że ludzie zwracali uwagę, że trochę mniej graczy jest z każdym tygodniem, no ale zobaczymy. No, nie jest to jakaś duża zmiana, ale ja chyba wolę przejrzystość i widzieć dokładnie liczbę, ile graczy jest w jakiej playliście. No ale cóż. O, taktyczne Rumble jest teraz dostępne jako mutator w prywatnych meczach. Naprawiono nieliczenie meczu jako ukończonego, jeżeli wychodzimy podczas finałowego replayu. To jest błąd, nie wiem czy to jest to co myślę, ale jeżeli na turniejach po strzelnie ostatniej bramki ktoś wyszedł, to dostawał bana tak jakby po prostu zrobił rage quita. Mam nadzieję, że to się tyczy właśnie tego i że już nie będzie banowania graczy, co po prostu po skończonym turnieju. Wyjdą tak samo jak w meczu rankingowym, zwyczajnie podczas powtórki ostatniej, bo dostawanie za to bana to było śmieszne. No i jakieś tutaj naprawy błędów, myślę, że to takie mniej ciekawe. Jest też na sam koniec informacja, że tak samo jak za turniej 3x3 będziemy dostawali nagrodę w postaci tego titla za wygranie turnieju 2x2 oraz na extra modach. Nie ma tu nic napisanego, czy będzie to inny tytuł, czy będzie identyczny. Fajnie, jeżeli byłby inny, bo nie oszukując się, tytuł za extra mode nie jest tak samo wartościowy, nie jest tak samo trudny do zdobycia pewnie jak tytuł na 3x3, no ale to już się okaże z czasem. No i dobra, to by było na tyle, dajcie znać co uważacie o nowym sezonie, ja już nie będę przedłużał, życzę wam miłego dnia, elo. A i jeszcze zostawcie suba.